Cześć wam wszystkim. Hejka. Dzisiaj nagrywamy się, żeby chyba trochę pogadać o tym, że paraterapia była na. Jak to Ania nazwała? Na Kaja. Nie na wakajach, inaczej to nazwałaś? No. Na wywczasie. Na ja na nie znałam w ogóle czegoś takiego, takiego stwierdzenia jak na wywczasie. Skąd no. to wzięłaś? No nie, no mnie tak się mówiło, że. Ja gdzie na u w ciebie czas. w Częstochowie, czy w tej pile. Pile dwa. Mówili w ogóle, jak ona. Ona, wyobraźcie to sobie, Ania. Eee, wychowała się w miejscowości, która nazywa się, ona mówi piła druga, ale to jest piła dwa. Rozumiecie, piła dwa. Bardzo fajno uważam. To jest żart jakby sam w sobie. To nie trzeba w ogóle Prze tego komentować. Se, błogasz, przestań. Kwa, piła dwa, nie? A u Was świetlicy puszczali ten film? Nie było świetlicy. Pile? No tak. Nie było czegoś takiego na wsi jak świetnica. Więc... No dobra, no więc y, nawet w czasie mówi się w Pile 2, tak? Czy jak ty to mówisz, w Pile tak. drugiej? tak się nazywa wakacje? Tak, oczywiście. Ale ponieważ was wysyłali na wakacje do Piły pierwszej To węglo... były wasze kolonie. Do, do Węglowic. Do... Węglowic. Do węglowic ja wsi. do Węglowic? Bardzo... Tak. Pierwszy raz popiszę... A co za atrakcje są w e, Po pierwszej klasie podstawówki pojechałam do Węglowic na kolonie, 5 km dalej od domu. Yy, Bart... Ja się zażartowałam z tym, poważnie, wyjeździliście na kolonie. Dwa... Ja jechałam na południe Polski, dziewczyno. No ale Które miasta? No, kocha... Węglowice i co robiliście, Węglowicach? No, nie. miałam 7 lat i pojechałam na pierwsze kolonie. E, mieszkaliśmy w szkole, tam były dzieci z całej Polski. Ale na ile? Na ile? Na dwa tygodnie. Pojechałam. Na dwa tygodnie byłaś 5 km od domu? Tak, ale byłam, wiesz, sama, bez mamy. Tam był basen taki otwarty, ten głęboki, drugi taki płytki. Super, była ostatnie na koni. E, byli koszykarze, bo mieli tam e, swoje obozy, więc super. Gdzie ja się zwa miejscowość? Węglowice. E, lody, lod, lody kręcone, Węglowice. fajne, wiesz. Może się przyjać konikiem po południu. Były dyskoteki w organizowane. 7 7. Jakie dyskoteki w w wieku 7 lat? No Normalnie. Po, po pierwszej klasie pozowki pojechałam I tam, bo wiesz, były dyskoteki. Byłaś na dyskotece, byłaś młodsza od mojego syna o dwa lata i byłaś na dyskotece? No kochani, po pierwszej I klasie, byłaś... po pierwszej klasie zabrałam pierwszy ślub. Poczekaj, poczekaj, poczekaj. Ty byłaś <laughs> pierwszy raz na wakacjach, na koloniach w Węglowicach? Tak. Pięć kilometrów od domu? Tak. I byłaś na dysce, miałaś 7 lat? Tak, i wzięłam ślub po tej dysce ślub kolonijny tak zwany miałam białą taką szatę miałam e, pierwszego męża a później co roku miałam innego męża nie, na innej ale na, poza Anteniu <grym> pierwszy raz <grym> bo ja wujawiam ja trochę na inne no. myślę, że ze mną ale chyba nie <grym> no fajno, te żarty. ale to nie teraz tutaj, nie no, nie. tutaj. Ej, no, no dobra y, ale nagrywamy się słuchajcie przede wszystkim małe zwierzenie bo mieliśmy bardzo ambitne założenie i próbowaliśmy to zrealizować, bo chcieliśmy nagrać się z wakacji. Nawet na wywczasie byliśmy, jak to mówią, w węglowicach? W pile drugiej. I w pile drugiej w węglowicach też pewnie, tak, bo tam byliście, tak. więc tam po nie poznali to. No. Więc jako paraterapia byliśmy na Wczasach, na wywczasie. Wróciliśmy wczoraj z, z... Bieszczad. Bieszczad. Ale podjęliśmy próbę nagrania się w Bieszczadach, gdzie mam ambitnie mikrofon. I wychodzi na to, powiem wam szczerze, po odsłuchaniu tego nagrania, że... To synewrati. E... Tak, no, tak. nie, nie używaj słów, słów sytuacji, których nie rozumiesz. E... Nie, no, to nie wiedziałeś, coś, co chcę powiedzieć, no, ale dobra. E... Ale okazuje się, że utwierdziliśmy się chyba w przekonaniu, że ten mikrofon po pierwsze nie jest do nagrywania się we dwójkę, ale nadal to robimy, bo on był, przypomnę, kupowany przez Anię dla mnie do solo nagrań. Ale to no. sobie z tym jakoś radzimy, I tak jak kiedyś mamy na zdjęciu, jesteśmy usteczka w usteczka i, i w zasadzie tak, jemy sobie z dzióbków, uważam. tak? Nigdy nie, często mamy takie sytuacje, że nie możemy się powstrzymać i prawie na siebie się rzucamy nagrywając się, bo to wiecie taki, dychamy się nawzajem. O Jezu. No dobra, ale, ale też okazało się na tym wyjeździe, że ten mikrofon nie do końca zdaje rolę w, w terenie takim jak jest, takim otoczeniu jakim jest spokój w pensjonacie, gdzie latają dzieci i jest jakiś szum i ten Więc mikrofon. Mówisz okno i zaraz jakaś owca beczy coś tam. Tak. Masakra, Ciek. pizdowate te miejsce bez czarne, tam nie ma sensu. Jak macie tam jechać, nie bierzcie mikrofonu. No? Natomiast więc tam podjęliśmy się nagrania, nie udało się, odsłuch pokazał nam, że jest gówniany, więc nagrywamy się po powrocie, ale może to je lepiej, bo mamy większy dystans do tego, co zrobiliśmy tam i możemy sobie pogadać. Mm -hmm, chyba tak. no, bo tam to tak między jednym a drugim dniem, wieczorem się nagrywaliśmy, chociaż no mówię, kurczę, w plan był fajny, ale nieważne. Więc takie zwierzenia. A o czym byśmy chcieli się pogadać? O, o tym, jak... Można spędzać e, w czasy w parach, jak to wygląda w związkach, jak myślimy, że to może wyglądać, trochę rozmawiamy ze sobą na ten temat, jaka jest nasza percepcja tego, czy razem, czy osobno, czy aktywnie, czy biernie, e, ale też chyba wykorzystać ten moment i może to nie będzie taka typowa, jak u nas to bywa potyczka damsko-męska na tematycznego śmitu. Nie ale chyba się trochę podzielimy z wami też wrażeniami z tych Bieszczad bo jesteśmy tam drugi raz i tam jest po prostu niesamowicie i super ekstra nie ma, nie ma cienia przesady w, w tym żeby jednak rzucić wszystko i wyjechać do ja Bieszczady lubię, że tak. to stwierdzenie jest naprawdę bardzo y, trafne bo y, mogę powiedzieć, że to jest chyba jedyne miejsce w jakim była na wakacjach gdzie jadę i w ciągu nie wiem Pierwszych kilku godzin, absolutnie odcinam się od mojego dotychczasowego życia, miasta, miejsca, w którym żyję od pracy. pracy. E, pierdolę to, czy tam jest internet, czy nie, po prostu jestem. Nie tam... ma ogólnie, słuchajcie, bardzo mało Oj, nie jest internetu. Ma. Ale oglądam góry, jest ogromna przestrzeń. Tam nie ma takiego pędu, że może coś zrobić za godzinę, za dwie. Tam po prostu się celebruje życie i się odpoczywa. Słuchajcie, tam się zdecydowanie celebruje życie i potwierdzam to, co mówi Ania. To są chyba jedyne wakacje. Wyobraźcie, weźcie sobie wyobraźcie, no chyba jednak zaczniemy od tych bieszcza, a później pogadamy pewnie o tych związkowych sprawach, albo o damsko-męskich, ale no kurde, jaramy się, więc się trochę was ponudzimy tym tematem. Ale to jest, słuchajcie, miejsce, gdzie autentycznie to, co Ania powiedziała z pierwszą sekundą nawet bym powiedział, nawet nie to, że godziną, drugą, trzecią, czwartą, ale... Włącza się ten guzik jakiś w głowie reset. Nagle, wiecie, jak tak czasami psychologowie mówią, że to potrzeba dwóch, trzech tygodni, żeby zapomnieć o pracy, o codziennym życiu. Tam, żeby... nie, tam momentalnie to się dzieje. Tak, tam jest, słuchajcie, od pierwszego dnia zapominasz o pracy, o wszystkim. Całkowicie. To jest coś pięknego. To jest to coś jest super, że człowiek tak luzuje yy, i naprawdę nie obchodzi się, nie obchodzi się, co się dzieje w tych zatłoczonych miastach. Tam, ta natura jest. Tak wspaniała, tak rozbudowana. Te góry są trochę inne niż, no, nie wiem, niż na przykład y, Tatry, bo tam są bardzo, bardziej takie polany. Na samej górze są polany. Jak to się nazywa połoniny, nie? Połoniny, no. no. Ale przez to jest y, takie poczucie przestrzeni, takiej wolności. Jest tam tak mało ludzi, i po prostu chodzisz. I układasz sobie wszystko w głowie, i masz tak piękne widoki, ale tak piękne, i ta natura, i te kolory, to jest wszystko tak wspaniałe, że nie jest potrzebne nic innego poza herbatą, kanapką, kolorami słonecznymi, tylko. Po nie, no bajka, słońcem. bajka, słuchajcie. I, I to jest takie miejsce, gdzie. Dlaczego ten reset jest od początku? Wydaje mi się, dlatego, że wydaje, masz takie od razu poczucie, że w tym miejscu wszystko, chociaż to jest złudne, i zaraz też o tym powiem, dlaczego to jest złudne. Że tam wszystko stoi. I jak widzicie, że to wszystko stoi, jak ja to widziałem, to nie miałem poczucia, że to, że tam. Wiec. Nie, że nie o to chodzi, że, że ten czas stanął, ale nie miałem poczucia, że to jest coś złego. Że Rozumiesz? Ty, że ty tracisz ten czas. Wiecie, tak jak na co dzień widzimy, że, o kurde, coś tam się z czymś spóźniam, coś się tego gdzieś zatrzymałem niepotrzebnie. Kurwa, tam. To yy, ten postój, to to, że nagle ten czas staje tam, to ty mówisz: O kurwa, to jest tak, jakby to było trochę naturalne. A z drugiej hmm. strony, ten czas tam nie stoi, ten czas tam zapierdala, tylko że w inny sposób. Słuchajcie, bo byliśmy tam yy, pierwszy raz w zeszłym roku w październiku na jesień. Teraz jesteśmy późną wiosną i no trochę na nas wymusiła chyba sytuacja, wiecie, covidowa, że no nie, jedziemy tam, gdzie chcieliśmy jechać, w Winnice, Italiano <noise> e, i tak dalej, tylko znowu stwierdziliśmy, no dobra, no to skoro w Polska, no to wracamy tam, ale wróciliśmy do zupełnie innego świata, co? No, e, weźmy jesienią, jak było wszystko złoto, takie brązowe, była piękna pogoda, świeciło słońce, wszystko się tak mieniło i super to wyglądało, naprawdę, zakochaliśmy się wtedy, a teraz ja miałam wrażenie, że jestem teoretycznie na tych samych nie wzniesieniach, ale wszystko wyglądało zupełnie inaczej, bo... Inne kolory, inne powietrze, było zielone, inna temperatura, inne, inne jakby nawet odgłosy tego otoczenia. Było bardzo deszczowo i ta ziemia parowała, więc było tak trochę magicznie. Ja momentami myślałam, że jestem na jakiejś Islandii czy coś, bo tak to wyglądało, ale ta ziemia była tak intensywna, było tyle odcieni tej zieleni, że... W ogóle tym same miejsca teoretycznie wyglądały zupełnie inaczej. Słuchajcie, zupełnie inaczej. Eee, i, I o to mi chodzi, że to nie do końca stoi to zapierdziela i to zapierdziela bardziej niż w mieście. Dlaczego? Dlatego, że przypomnijcie sobie, kiedy czuliście, że no my akurat mieszkamy w trójmieście. I wydaje mi się, że... Od... Ja mam takie poczucie. Ciekawe jakie wy macie poczucie. Ale kurde, już od wielu lat nie widziałem takiej różnicy w porach roku. Nie. No nie no, nie nie zobacz, kiedy jest faktyczna wiosna, kiedy jestem przełomiesieni, poza tym, że zaczyna ci pizgać, zaczyna być zimno tak. albo super gorąco, no, my ale. Mi się wydaje, że na tą chwilę wszyscy my, którzy mieszkamy w miastach, e, odczuwamy temperatu temperaturę e, jakby, przepraszam, e, porę, porę roku, roku po temperaturze, albo pizga, albo nie pizga. No, ale nie. nie... No nie ma złotej jesieni, nie ma pięknej wiosny. Nie taki... zauważam, bo to się zatarło wszystko. No, nie widzisz, jak te rośliny budzą się do życia, jak ta zieleń jest taka intensywna. A złota jesień? No nie było w ogóle. No, no tak, tak, tak. Dlatego warto jest pojechać w takie dzikie miejsca, gdzie faktycznie widzisz yy, widzisz tam, że natura steruje tymi porami roku. I to jest no, że one super. że przede wszystkim istnieją, rozumiesz? Tak, Byliśmy, że one słuchajcie, w jesienią i to, co powiedziała Ania, wróciliśmy do zupełnie innego świata. Teraz na, na, na początku czerwca I, i się już jaram na myśl o tym, że pojedziemy tam któregoś dnia zimą. Ale będzie biało. No, albo pojedziemy, a to, to są prawdziwe zimy, słuchajcie, naprawdę. Nawet jak ja nie widziałam ani centymetra śniegu w tym roku, w tym mieście. To tam gospodarze nam mówili, że tak. trzeba mieć naprawdę mocne opony zimowe, żeby w ogóle wjechać, i że on sobie kupił teraz taki puk do auta, żeby odśnieżać e, codziennie rano. Tak, zadowolony, posesje. że... No, 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 no. Także tam jest zima zawsze, więc się ramy już na samą myśl, że w końcu zobaczymy znowu zimę, chociaż tutaj to pewnie dużo ludzi jeździ na no, arty i tak dalej, więc ta zima jest pewnie dla wielu jakoś tam jeszcze do, do, do zapoznania się z tym tematem, ale ogólnie cztery pory roku to jest to miejsce, gdzie to zdecydowanie zobaczyliśmy, natomiast... Tak i w ogóle tam widać taką, taką naturę fajną, że... Szliśmy, oczywiście było dużo błota i tak dalej, deszczu, ale te na przykład bardzo fajnie te czosnki niedźwiedzie teraz yy, yy, kwitły i wszędzie pachniało czosnkiem. Słuchajcie, jak ona ładnie to pisuje. Jebało czosnkiem w lesie. Ładnie bardzo pachniało. Tak jakby bo... się weszło do warzywniaka, ale to było ciekawe doświadczenie, było ale mam trochę inną percepcję tego. A na przykład jesienią w ogóle nie było takich kwiatuszków. Kwiatuszków. Czy białych, czy właśnie czosnków nie było, w ogóle nie pachniało. Były po prostu złote trawy, a teraz to wszystko aż tak dudniło tymi zapachami. Słuchajcie, a propos percepcji, no bo Ania, Ania słyszała, czy słyszała, czuła ten czosnek no, i kwiatuszki. Ja trochę czułem, że jebie jak w warzywniaku, i wam powiem, że mnie trochę rozbawiło. Szliśmy pięknym szlakiem, e, polecamy taki szlak Halicz, e, Tarnica. No, długi 20-kilometrowy, piękny Ale krajobraz, warty. niesamowity. Warty tych 6 godzin czy 7? Tak, i słuchajcie, szliśmy na jakieś przełęczy. Ogólnie powiem wam, że to a propos chodzenia po Bieszczadach, to, to nie jest tak, że to jest jak w górach, że wiecie, że zapierdalasz po jakichś skałach i w ogóle nie, tego. Nie, ale są takie strome, są strome podejścia, są można się zmęczyć. Ale to co Ania powiedziała, później jak już wejdziecie po tej godzinie, półtorej, dwóch, zależy od formy i od szlaku, to nagle macie przed sobą cały szlak, gdzie idziecie 2-3 godziny, gdzie to jest po prostu spacerek tak naprawdę. Poszczycie. Z pięknym widokiem i z taką górską łąką. To jest coś niesamowitego. No i szliśmy tym szlakiem pięknym. Naprawdę takim, że nam zapierało e, dech, w dech w piersiach. No i tak doszliśmy do takiego stoku, gdzie było tak zielono, ładnie. Mhm. I Ania mówi do mnie. A tak, to było ciepło, słuchajcie, gorąco i tak dalej. I Ania do mnie mówi: Ojejku, wiesz, czego tu brakuje? A ja sobie słuchajcie, pomyślałam, przysięgam, jak Boga kocham w głowie. Zimnego browara. Byliśmy na zmęczeni, Tak, A było... co Ania miała na myśli powiedz? Takich brakowało mi owieczek, żeby tam owieczki. Owieczek. By... Owieczki, żeby tam się <laughs> wypasały i żeby tak wydawało ja myśl... dźwięk. A ja myślałam, że my mamy teraz jakby jeden umysł <laughs> i że to jest ten moment, kiedy ja stwierdzę, że mm, rzeczywiście ma na dokładnie tej samej fali i ona powie zimnego. Browara. Browara. z takiego pszenicznego Bo Naprawdę, kurwa, to było jedyne, o czym ja w tym momencie myślałam, ale owieczki. No jednak, to jest to właśnie percepcja inna trochę, jeżeli chodzi o wywczas, jak to mówisz, jak to się mówi, w pile dwa i. W... drugiej. Dwa i, i ta druga miejscowość, jak się nazywa? Węglowice. Węglowice. No to w wywczasie też facet zupełnie inaczej zauważa, jak w życiu, różne sytuacje. I chyba to jest dobry moment, żeby Wam też opowiedzieć, bo wiecie, to, to jest pierwsza sytuacja, tak? Piwko i, 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 i te tak, mm -hmm. y, owieczki, ale ogólnie. Wiem, co chcesz powiedzieć. Tak? No. Mm -hmm. Ogólnie też, y, wiecie, jak to jest w związkach? Te związki często są jakby poznajemy się w trudnych sytuacjach, w dziwnych sytuacjach, dowiadujemy się czegoś nowego o swojej partnerce, partnerze. I my też taką mieliśmy sytuację, prawda? Mhm. Mm ja co uważam, się stało? Ania, ja powiedz. uważam, że super wybrzmiałam z tej sytuacji. A kto ci uratował dupkę? No mój książę. A jak ty na to zareagowałaś? Byłam zadowolona bardzo i napiłam się kawki. <laughs> Bo generalnie byliśmy na górze, no i na górze, jak byliśmy już na szczycie, no to okazało się, że idzie burza, zaczęło grzmieć. No więc wiadomo, że byliśmy posrani, no co tu zrobić na szczycie góry. No więc mój hipster książę na białym koniu. Odpalił Google'a. Co zrobić, jak jesteś na szczycie góry podczas burzy? Aha, i tylko zaznaczę, bo już miałem taki komentarz, bo robiliśmy tam chyba na jakimś poście tą informację, i jeden z naszych znajomych napisał, że przede wszystkim nie ma się telefonu włączonego w czasie burzy. Tutaj się zdziwicie. Yy, nie ma żadnego problemu, nawet nasz gospodarz to potwierdził. Pod, no, lepiej nie wyłączyć, bo później nie możesz włączyć, a w razie czego możesz jakoś tam pomoc zawołać. Tak, a więc poradzimy, nie trzeba wyłączać telefonu w czasie burzy. Więc, a więc googlowałem, jak hipster, na szczycie góry, co ja mam teraz zrobić, żeby uchronić się przed burzą. No i yy, podjęliśmy decyzję, że schodzimy do lasu. Głównie to była decyzja Łukasza, bo to był las taki nielegalny trochę, bo tam był znak, że nie wolno wchodzić do tego tak, lasu. Tak, tak. Ania, z... Ania <laughs> stwierdziła w czasie remonty. burzy, że tam był taki szlaban, że szlak zamknięty. I Ania stwierdziła, ojej, ojej, czy my na pewno chcemy tędy i bo jest szlak zamknięty. Słuchajcie, gdzie na pierdela praktycznie pioruny nad nami. Natomiast tutaj No wykor... Nie dramatyzujesz tak bardzo. No dobra, dobra, byłaś taka odważna wtedy. No nie, no nie byłam od, odważna, no ale no dobra, powiedziałam, zgodzę się na to, idziemy nielegalnie. No i zeszliśmy no do No dobra, tego... ale poczekajcie, tylko też poczekaj. No, nie za szybko idziesz do brzegu, ale ogólnie też wam napowie, podpowiem przy okazji, co się robi, dlaczego my zeszliśmy do lasu. Ponieważ, po pierwsze, obok nas była jakaś tam parka, czy parę osób, które stwierdziły, że zapierdzielają pod takie były dwa małe domki drewniane na szczycie. Nie jakieś tam schroniska z jakimś mm. odgromowym czymś. Tylko dwa domki. I oni poszli pod ten daszek. Błąd. Ale nie Zginiecie do, jak tam pójdziecie. nie weszli do środka, tylko byli na zewnątrz. I jakby piorun nie tam, to by oni tak samo stali porażeni. Tak. Ważne. Piorun lubi iść po ziemi, piorun lubi pierdolnąć cię w nogi i cię zabić. I ważne, żeby podczas burzy schodzić w dół, ale nie zbiegać, bo to jest też istotne. Podobno tip-topy trzeba robić. Tak, bo podczas biegu jakieś tam napięcie się wytwarza, że to jeszcze bardziej Podunek ściągnie. Elektrostat elektrostatyczny. No. Tak? No, może być. No więc, jakby jednym, wbrew pozorom, trzeba zapierdzielać między drzewa, tylko nie te wysokie. Ale I tak takie zrobiliśmy. Tak, równy las. No, no, i, by, no. no i byliśmy w tym lesie. No i oczywiście trzeba stanąć na plecaku, żeby nie dotykać e, podłoża. No i co? No i byliśmy w tym lesie, no i czekamy, czekamy. No kurwa, kurwa ale poczekaj 10 minut. Ale no. kochanie, przede wszystkim ważna sprawa, Jak już jesteś w tym lesie i chcesz przeżyć, posłuchaj teraz Łukasza, trzeba. Odciąć się od podłoża, znaleźć jakieś w ogóle takie, wiecie, najlepiej zagłębienie. Szukałem jaskini, nie? Ale nie było. No. Ale naprawdę, najpierw żeby nie było, tak? To było, wiesz, bo ja pisałam, słuchajcie, przysięgam, pisałam ze szczytu do chłopaków ode mnie na grupie na WhatsAppie, że słuchajcie, to chyba są moje ostatnie momenty. Co z złego to nie ja, żegnajcie. Kurwa nikt nie zareagował. Nikt nie zareagował, a po nie pisali, ojsy, ta, ja, łysy, ta, bla, 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 tam do ty pierdolni. Wyśmiali Wy mnie, a ja się z nimi żegnałem, rozumiecie? Podprogowo się żegnałem z moim synem. A co nam się nie pożegnałeś? Bo ty, kurwa, i do tego przechodzimy, piłaś kawę, rozumiecie? My żeśmy sobie... I, aha, i ta powierzchnia, trzeba się od niej odciąć. Co zrobić? Najlepiej stanąć albo kucnąć na plecaku. No i ja usiadam na plecaku. No i ja próbuję złapać równowagę i próbuję na tym plecaku jakoś testować, już to, mimo że nad nami waliła ta, ta burza. A Ania otworzyła sobie termosik, usiadła na plecaku i piła se kawusie, starbaksik w Bieszczadach. No, kochanie, a co miałam zrobić? Nie miałam wpływu na to, czy mi pierdolnie ta burza, czy nie. Byłam od... Jak masz umrzeć, to z kawą w ręku. O, w sumie to się nie dziwię, ty pijesz tyle kawy, że to wyborzysz. No by było mi się jest. wydaje, że lepiej z kawą w ręku, niż miałabym... A nie lepiej byłoby na przykład zająć się swoim chłopcem? Może to był taki moment, że ale powinniśmy bu... po coś porobić? Ale nie, ja próbowałam... A może szczęśliwi, wiesz, może powinniśmy, wiesz... Ja, no. po... ja próbowałam coś do co za ciebie zagadać, ale ty byłeś tak przyjęty tym Ale ty plecakiem. nie rozumiesz, co mi chodzi teraz. Ty chciałeś igraszkę. No jakaś igraszka, jak to było ostatnie chwile, a ty, dlaczego ty, ty wybrałaś dlaczego kurde nie kawkę. W, nie wznieciłeś tego od. No bo nie wzniecałem, bo ja ratowałam nasze życie. Ja sobie siadłem, kurwa <laughs> i na, na plecaku. Życie, swoje życie, No No dobra, ale ja nie, chciałem ci pokazać nie, nie, na plecaku, żebyś też na nim stanęła. Ale ja nie, na plecaku. A ty sobie otworzyłaś kawę, to już brakowało tylko żeby nie, zaczęła nie, nie, Czemu nie, nie, jest nie, white albo nie, że mam bez mleka nie, ja że i tak nie, 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 ja nie, 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 na nie, co się dzieje. No, wszystko, co już mogliśmy, to zrobiliśmy, więc napisie się kawę, żeby trochę mieć przyjemności z tej strasznej. A, i żeby była jasność, żeby to nie było tak, że w tym związku facet, Mm, już widzi śmierć, a kobieta jest a taka wyluzowana. Tak nie, było. Było tak, było tak. Nie, ale słuchajcie, gdyby nie ja, twój syn do ciebie zadzwonił, to zadzwonił, wiesz co, jest burza, to mogą mieć ostatnie chwile, tata jest zestresowany, o Jezu. Ale poczekaj, Jezu, ale, a, a, ale, ale kto to... cię zaprowadził w miejsce, w którym się napiłaś kawy? Gdyby no. nie ja, byś biedna stała na szczycie i byś się zastanawiała, co dalej. Tak, na pewno. Kochanie, to ty mnie tam zaprowadziłeś. Jestem wdzięczna, ale no później byłeś... Też... Twój samet cię zaprowadził w bezpieczne miejsce, gdzie mogłeś sobie odkręcić ten termosik z kawę, kawką. Za co mnie bardzo hejtuje, że ja mogłam się napić kawy, i być tak Szkoda, wyluzowana. Szkoda, że bezy z malinami tam nie było. A zjadłabym, jakby była. Oczywiście, że tak. Kochanie, jak... ale to jest kolejny raz... To jest takie, że ta reakcja według ciebie była zła. Ja nie mówię, że była zła, ale ja mówię, poczekaj, że poznałem cię po, na nowo. Poczekaj, jak zaczęła panikować i krzyczeć, to byś powiedział, Ja pierdolę, co za dupa. Co za dupa no. e, że zaczyna panikować Ale poczekaj, ale w którym stop, momencie ja powiedziałam, że to było złe? Stop. No, że ja pierdolę, co ona odjebywuje. No, jakbym zaczęła się modlić, po... albo nie wiem, zaczęłabym do rodziny, że żegnam was, żegnam. Ale ja się z nikim nie żegnałem. Ja to dla Beki robiłem. Dobrze. Byłeś <noise> jeszcze to byś powiedział, że. Znowu jebnięta, więc jak gdyby nie wiem, jaka jest y, dobra reakcja na takie coś, czy być wyluzowanym, czy być zestresowanym. Oczywiście ty mnie nie zhejtowałeś, ale mówisz, e, no, poznałem cię na nowo. Ja mówię to, to co źle? Nie, po, po prostu poznałem cię na nowo. Ja nie będę mówił, jakie masz z tego wnioski, ale. Ale, ogólnie... ale to powiedz, jakie masz wnioski, bo ja chcę wiedzieć, jakie masz wnioski. Po prostu poznałem cię na nowo. Ale co to znaczy? To jest za świeże, nie jestem w stanie. Powiem ci to w odcinku 15, ok? Na chwilę? Nie. Tak, dobra, słuchaj, bo nie będziemy teraz tego przedłużać. A więc tylko poznano nowo Anię. Ania, jak jest kryzys, potrzebuje kawy. <gryzys> tak, no, potrzebuje kawy. No, więc tak, tak, że tak było. A propos burzy jeszcze wam powiem, że coraz bardziej się, u... słuchajcie, sorry, że to powiem, ale uważam, że większość ludzi, którzy nas otaczają, to są idioci. Też tego tak uważam. Co akurat jest, słuchajcie, fajne. Zastanówcie się, że jak was otaczają dużo idiotów, to łatwo się podbudować, jeżeli nie jesteście tymi idiotami akurat. Chociaż statystycznie większość z nas jest tymi idiotami, według mnie. No ale ostatniego, ostatniego dnia, sumie, znaczy przed ostatniego dnia, podczas naszej ostatniej wędrówki umocniliśmy się w przekonaniu, że jednak wiele osób jest idiotami i są bardzo nieodpowiedzialni na szlaku. Tak, bo słuchajcie, byliśmy na tym właśnie znowu tym pięknym szlaku, gdzie ja pomyślam o browarze, a Ania o owieczkach. Usadowiliśmy się na takiej ładnej skale, słonko świeciło, było pięknie, ale byliśmy daleko od jakiegoś tam, nazwijmy to, już zejścia, byliśmy na środku naszej trasy no. i nagle za górką, którą już mieliśmy za sobą, przeszliśmy, za... coś zagrzmiało, no. nie? coś nie znowu wierzę. zagrzmiało, bo ja tam codziennie nie burze, coś zagrzmiało. Ja mówię, o, a ja już komara Trzeba tam przycinałem, spierdalać. bo uważajcie, w Bieszczadach można na górze. Przyciąć komara, to jest piękne, zajebiste. Po bardzo prostu. przyjemne. Mieliśmy wiele drzemek już tam, ale słuchajcie, no więc jeżeli to nam już poradził i twój szwagier, że jak słyszycie burzę, to spierdalajcie i gospodarz, który nam też opowiadał, no jakby rdzenny mieszkańc, też to Nie wiem, ale bardzo szybko Tak, iść. ale ogólnie mówił, jak patrzcie w niebo, obserwujcie jak coś, to ja dzisiaj byłem, słuchajcie, zdziwiony w mieście, że nagle patrzę w niebo i sobie myślał, a po co ja patrzę w niebo? Nie muszę, słuchajcie, w ogóle nie patrzymy w niebo w miastach, no ale nieważne. I stwierdziliśmy, no dobra, jest burza. No i na oko stwierdziłem, patrząc na szlak przede mną i wie, znając już troszkę, bo byliśmy tam w zeszłym roku, jak dotrzeć do miejsca gdzieś do w lesie. I już do zejścia stwierdziłem, że to jest jakieś pół godziny do myślę. No tak, 45 minut ale no nie mieliśmy Szybkie wyjścia, więc drogie. ja stwierdziłem Ania, dobra, no to zapierdalamy, bo idzie burza i... Ania z krótkimi nogami karła, mam zapierdalać tak szybko. Tak, Ania za mną biegła, ale starała się za mną nadążać, ja tam naprawdę narzuciłem tempo, chociaż później mi powiedziała Ania, że to było dobrze, zaraz powiem dlaczego, ale Ania za mną szła, to dosłuchajcie, była bordowa. No, byłam taka czerwona, czułam, że aż mi pulsują skronie, tak na maksa, ale wiedziałam, że muszę tak szybko iść, bo inaczej mogę zginąć na tej górze. No, bo myślałam tak, miara odpowiedzialnie o tym. No i słuchajcie, doszliśmy do momentu, gdzie już było zejście i w zasadzie było 10 minut do lasu i ta chmura już była ogromna. Ale powiedz jeszcze, że byliśmy w sumie na najwyższym momencie Bieszczad. Tak, czyli to było, znaleźliśmy górze. się przy Tarnicy, czyli to jest jeden z najwyższych, najwyższy, najwyższy. Szczyt w Bieszczadach. Ale mieliśmy już jakby w głowie, że za 10 minut znajdziemy się w lesie, tak, bo będziemy schodzili ja będzie i będzie bezpieczniej. Bezpieczniej to nie jest bezpiecznie, ale bezpieczniej. No i słuchajcie, i schodziliśmy w dół, naprawdę z dalej z tym wysokim tempem, i przy nas ludzie z dziećmi. Też napierdalać, pierdalać, już zaczynało błyskać grzymiało. tego, i ludzie szli, bo byli już prawie u góry, więc oni dalej brnęli, żeby dojść na szczyt. I słuchajcie, i ja, ja mówię do Ani, kurde, no mijamy ludzi, którzy idą jak baranki na rzeź. No niestety. Ludzie są idiotami. Ludzie są idiotami. Idą po prostu widzą nas, miła parka, która laska mówi o, Ale chyba nieładnie zaraz będzie tutaj burza. I idą dalej prosto, w tą burzę. No to są idioci, wiecie, tam nie ma się gdzie schować u góry. Nie ma, bo nie masz drzew, nie masz niczego. Po prostu jesteś wystawiony dla pioru na na rzecz, no co? No i więc jakby schodziliśmy i, i mnóstwo idiotów nas mijało, a pamiętacie tą słynną historię z zeszłego roku, bodajże, gdzie w, w Tatrach... E, zginęli ludzie tam e, na górze, gdzie była porządna burza, i tak jak teraz wróciliśmy myślami do tego, i z kim chyba rozmawialiśmy, chyba znowu z naszym gospodarzem, tak. który nazwał to spokojnie jako wyluzowany człowiek zbieżnia, że naturalna selekcja, ale mm, powiedział, no kurde, ludzie tam też szli na górę. Tak. I też e, mieli świadomość, mieli świadomość tego, te dzieci, które jak, tam zginęły oni wiedzieli, że burza idzie. Nie? To nie jest tak, słuchajcie, burza przychodzi szybko, żeby była jasność. Ale, Ale to widzisz, nie jest tak, to że już... jesteś jakoś zaskoczona, halo, halo, to, to naprawdę widać, że idzie i masz czas, żeby uciec. Masz z 15 minut spokojnie, żeby to ogarnąć jakoś tam, nie? No, więc jakby to a propos tego, że otaczał nas idioci. W Bieszczadach oni też się znajdują. E, jeszcze tylko szybciutko o Bieszczadach jeden wątek i może przejdziemy do tego, jak wypoczywać, jakie wy macie refleksje co do tego. Natomiast a propos tego czasu, że ten reset i tak dalej, e, nasi gospodarze. E, z... Pensjonatu, to jest pensjonat grzechowisko, super miejsce polecamy gorąco. Mm, gościli nas i to jest akurat koleżanka Ani jeszcze ze studiów. Koleżanka, która jest yy, z Warszawy, yy, ale poznała swoją miłość właśnie tam w Bieszczadach, gdzie się mało dwójkę super dzieci. I się przeprowadziła rzuciła wszystko i się przeprowadziła tak, w Gieszczanie. Przysłowiowe, ale prawdziwe to, co zrobiła. I akurat mieliśmy yy, przyjemność być tam teraz w tym tygodniu. W momencie, kiedy obchodzili siódmą rocznicę ślubu, I to tak z dupy wyszło, bo. Zapomnieli o niej. Bo stwierdziliśmy, że dobra, że zrobimy sobie ognisko, że fajna kiełbaska. No i napisałam do tej mojej koleżanki, czy spoko, czy możemy. Gdzieś tam ona mówi, nie, no, że pewnie, że zrobimy ognicho. I przyszliśmy tam do niej i okazało się, że. Ej, widzicie co, dzisiaj mamy siódmą czy ósmą? Siódmą. Siódmą, siódmą rocznicę ślubu. Tak że super, że proseko? Dzisiaj tak mi się przypomniało, że ktoś się miał urodziny, ja mówię, aha, fajnie no i właśnie Łukasz powiedz jakie zadałeś pytanie tak z dupy wiecie tak jak czasami się zadaje pytanie o Jezu 7 lat ale to musiało wam zlecieć wiecie no taki tekst się rzuca zawsze nie i w tym momencie to jakby zwróciło moją uwagę odpowiedź właśnie naszej gospodyni ona powiedziała wiesz co właśnie nie ja jestem tutaj 7 lat i to było tak długie 7 lat ale nie w tym takim złym znaczeniu po prostu tym ludziom w tym miejscu ten czas nie ucieka przez palce jak nam no, że oni nie, się nie ścigają nie, nie biegają nie... tylko że pat. Powiedz... Trochę mał ten lockdown, który my chyba mieliśmy teraz przez te trzy miesiące, tak, no. przez całą tą pandemię, to oni mają non-stop, ale jednak lockdown, który nie oznacza patrzenie się w telefon i Facebooka w ścianę. Nie, tylko że patrzysz się naokoło i patrzysz na swoje dzieci, jak go dorastają, tak. czego potrzebują. Yy, czy trzeba... Zbierasz miód. Zbierasz miód. Mieliśmy to okazję, nie widzieliście na relacjach naszych. Jest ładna pogoda, więc idziesz sobie w góry, albo jedziesz z dziećmi na bagna, albo cokolwiek ci ch chcą robić. Dzieci boso latają wokół domu, na golasach. Na gorące, są szczęśliwe. No, Super. Naprawdę słuchajcie. Tak trochę czerpią życie pełnymi garściami. Wiadomo, że mają swoje problemy i mają swoją pracę też. No każdy coś robi, nie? Ale, ale słuchajcie, ale naprawdę pojedźcie w Bieszczady. Może to jest ten rok, gdzie, mm, gdzie to jest ten moment, kiedy rzucę wszystko i pojadę w Bieszczady, naprawdę zaczyna nabierać nowego znaczenia. My mieliśmy trochę obawy, że będzie właśnie dużo ludzi i że będą jak krupówki, to, 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 to miejsce Na szczęście będzie jak udało krupówki. się nie. Na ostatniego dnia było tak dużo ludzi, ale tak to No to... bo był długi weekend Boży Ciało, ale ogólnie wydaje mi się, że mimo tego, że jednak ludzi wszędzie bywa... więcej będzie w Polsce... także tak, że przez trzy godziny nikogo nie spotkaliśmy tak, na szlaku. Rozumiecie, że idziemy, idziemy, idziemy i tylko ja i Łukasz i góry. I żmije i kleszczy i niedźwiedzie. Cicho. No, Ale dobra, no to to, to, jest, to, to są Bieszczady, natomiast yy, no, chyba wychodzi na to, jak tak patrzę na nasz czas, a nie chcemy mieć robić nigdy za długich tych odcinków, więc zostało nam mniej więcej 10 minut, myślę. Ostatnio coraz częściej 40-minutowe odcinki no. robimy. Mam nadzieję, że się nie nudzicie przy tym. Mm, ale chcielibyśmy się zastanowić. Dobra, no paraterapia spędziła. Ania, Łukaszek spędzili wywczas. Na wywczasie byli na byś, Bieszczadach. Nie żałujemy, polecamy gorąco. Ale zastanawiam się, jak to jest. Czy jak, jak się jest? jeździ parami, to to lepiej razem właśnie czy osobno, jak myślisz? Znaczy moim zdaniem jest tak, że chyba jednak fajnie jest spędzać te wakacje razem, no bo nie wiem, jeżeli żyjesz w dużym mieście, no to często w ciągu normalnego tygodnia nie masz nawet czasu, żeby się skupić na tej drugiej osobie, masz pracę, nie wiem, dziecko, siłownie, zakupy i tak dalej. Więc chyba fajnie jest spędzać te wakacje razem i wtedy, nie wiem, skupić się na tej drugiej osobie odkryć się na nowo, nie wiem, porozmawiać, zbliżyć się ze sobą. Aczkolwiek y, też y, rozumiem takie wakacje w pojedynkę. Jeżeli, nie wiem, Ty masz powiedzmy, że pasję, nie wiem, jeździectwo albo, nie wiem, motory, no to mam, że chcesz, nie wiem, sobie na tydzień w roku pojechać sam i odciąć się od całego świata, przemyśleć sobie wszystko. Także wydaje mi się, że obydwie... Może mieć taki mógłby być, chyba tak. jeżeli oczywiście jest przestrzeń na to, nie? Obydwie dwie ścieżki są spoko. Wydaje mi się, że ważne jest, żeby obydwie strony związku się na to godziły i były zadowolone. No bo wiesz, bez sensu też się upierać, że jedna osoba pierdolace jechać sama, a druga osoba potrzebuje też czegoś innego no związek też jest po, to, po to, żeby jakoś tam się dogadać i do konsensusu. Ale wydaje mi się, że no to jest bardzo indywidualna sprawa w zależności, od preferencji. Indywidualna, no chyba, ale rzeczywiście to jest tak, że super jechać razem. A właśnie chciałam też jeszcze no. wtrącić, że super jest, jeżeli para sobie znajdzie wspólną pasję. Tak, no gadaliśmy o tym z Anią, że bywa tak, że czasem przed poznaniem się dwóch osób, nikt z tych osób jakby nie ma tej pasji, bo my na przykład z Anią, Ania tam ma jakieś swoje doświadczenia z górami. A to małe. A ja nigdy nie miałam praktycznie. I, I jakoś tak razem stwierdziliśmy w zeszłym roku, że a, dobra jedziemy w październiku bardzo to wyszło w sumie. I się zakochaliśmy i dzisiaj wydaje mi się, że to jest już takie nasze miejsce, gdzie my po prostu będziemy wracali Tak, że chcemy nam wracać i to jest coś, co nas i jara we dwójkę, więc to jest super czasami słuchajcie w tych związkach, że Da się coś odkryć na w ogóle, nową pasję, nową rzecz Mimo, że obydwie osoby się tym nie pasjonowały wcześniej, to jest zajebiste, aczkolwiek a propos takiej pasji to ani szwagier y, od Moja zawsze siostr i twoja no. siostra, ale Ani myślę, że chyba za zakorzenił to twój szwagier. Tak, tak, tak. tak. Mm, jakby przeniósł to też jest bardzo ciekawy wątek, że można jakby swoją pasję, którą ma się od pewnie zawsze a jej szwagier właśnie e, ani pasjonuje się górami. Przeniós stoi na swoją żonę, a następnie na dzieci, jedenastolatkę i na dziewięciolatka. Razem wszyscy chodzą w góry i to jest w ogóle śmieszne. Każdą wolną chwilę w różne miejsca jeżdżą no, i chodzą po górach. Dzieci oczywiście mają taki cel, żeby zdobyć koronę Polski, więc super ale w danym roku moja siostra mówi: Dobra, pierdolę, ja zabiorę te dzieci też na takie czasy do Turcji, żeby zobaczyły all inclusive, bo pewnie. A to jest pytanie, właśnie, czy aktywnie, czy biernie, nie? Ej, żeby zobaczyły, jak to jest, żeby nie czuły się gorsze? No, i dzieci po dwóch dniach powiedziały: Nie, nie, mama, to. My już nie chcemy, że chcemy tylko w góry jeździć, nie? Że jak gdyby ta pasja zagorowała, że, że te dzieci zobaczyły, że fajnie ale jednak to, to, to nie, nie ale jest to, jest, czego Słuchajcie, to jest super, że cała rodzina zaangażowała się w jedno, tak. takie, jedną taką małą pasję i się realizują i to wiecie, to daje niesamowitą frajdę dla całej rodziny, żeby to robić, natomiast to też nie jest tak, że to musi tak być, bo gdyby nie, twój szwagier, na przykład, są osoby, których też mi opowiadałaś, że mm, są osoby, które po prostu mają swoją pasję, nichuja nie zarażą tym swojego partnerki, partnera czy dzieci. A może nawet nie chcą zarazić. Tak, i tutaj chyba jest ta przestrzeń właśnie na to, żeby jednak Yy, móc sobie w ciągu roku znaleźć ten moment, żeby jechać gdzieś samemu. Oczywiście, nie? że tak. I to też, to też jest spoko moim zdaniem. To też jest spoko, ale no też, bo na przykład mój kolega był taki, że nawet jeżeli on miał tam partnerki jakieś tam nawet dłuższe czy coś, no to to jest człowiek podróżnik, który co roku sam jedzie, nie wiem, trzy, yy, trzy tygodnie o dłuższą wyprawę jakieś dzikie kraje. No ale mówiłaś, że za bardzo właśnie nie miał chyba szczęścia do partnerek, że za każdym razem. Tak, no bo generalnie. Nie pasowało on... im to, że on jednak, ale on chyba po prostu preferował w stu procentach samemu. Tak, to bo też to jest, jest trudne. bo to jest człowiek niezależny bardzo, i on zawsze chciał tylko sami w te wyprawy, nawet jeżeli dałem wie, dobra, super jade są, to mówiłem, że zawsze nie, bo on musi to sam zrobić. No, ale to jest też kwestia charakteru, nie? Że to on był takim trochę samotnikiem, też i że tak się przyzwyczaił. od zawsze, że te podróże muszą być samotne. No tak, ale. No I tu się pojawia kwestia tego, żeby też yy, obydwie strony związku się dobrze z... Z czuły z tym. No właśnie, bo akurat u niego, jest... z tego co mi opowiadałaś, nie, nie za bardzo się te dziewczyny dobrze czuły z tym rządu, no, aż i mi się takim wydaje, samotnikiem. wydaje, że dużo związku, znaczy kilka jego związków się przez to skończyło, nie? Znaczy, to jest cienka granica pomiędzy tym, żeby. Mm... Mieć swoją przestrzeń, bo to jest bardzo ważne, żeby mieć tą swoją przestrzeń i żeby się jakoś tam te wakacje spędzać czasami samemu i, i żeby ta druga strona na to pozwalała, no ale też, żeby tego nie nadużywać, nie? Bo to jednak. No jednak bo to... wydaje mi się, że jednak to też potrzebny jest czas, w którym jesteś tam w tym związku, poza takim życiem normalnym, nie? No po, tak, ale... zarobieniem zakupów i nie wiem yy, robieniem obiadu. Ale to jest też super, jeżeli jedna strona pozwala drugiej właśnie się samorealizować, jeżeli Ech, ma taką no. ochotę. Czy to ktoś chce jechać na tym motorze? Mój przyjaciel teraz jest na motorze i jego partnerka pozwala mu na to, to, czy to też jest we słowo w ogóle pozwala. Nie lubię tego słowa, pozwala ktoś komuś, tak? To my nie powinniśmy sobie na nic pozwalać jakby w związkach, ale pozwala, jakby nie ma z tym problemu. Oczywiście to jest jakby reguła mm, wzajemności, więc za chwilkę ona gdzieś pojedzie. W ogóle nie rozumiem sytuacji, w której niektórzy mają problem z tym, żeby pojechać na weekend z kumplami, to od razu, nie wiem, dziewczyna, czy odwrotnie, facet, co zazdrośni, gdzie ty jedziesz, to ty robisz. To w ogóle jest nie do zaakceptowania. No chyba, tak, tak, to tak. Trzeba mieć na to przestrzeń, ale to musi być chyba, ja uważam, że ogólnie równowaga w relacji kobie, męsko-kobiecej powinna być ogólnie. Tak. Też jestem ja zgodna. Więc jeżeli ty jeździsz, to daj później dziewczynie swojej pojechać gdzieś. Nie to, żeby to było w ten... No nie, no bo to nie może działać jako w jedną stronę, że co, że powiedzmy, że koleś jest królem i tylko może jeździć, a dupa ma się w domu. No nie, no to jest... Mm... Ale dajmy sobie przestrzeń na realizację. Ja mam takiego przyjaciela, bliskiego kolegę, który jest bardzo mądry, lubię go bardzo, lubię jego przemyślenia, takie damsko-kobiece. I powiedział, słuchaj, ja sobie powiedziałem, że jeżeli... Yy... Odchowamy dzieci, ja chcę po prostu żyć pełnią życia, chcę zwiedzać świat, chcę to oglądać. I co powiedziałem, że powiem mojej żonie, że albo idziesz ze mną, albo idź swoją drogą. Bardzo ma taki duży dystans do życia, on tak bardzo czarno-biało pewne rzeczy opisuje. Akurat jego żona e, zaskoczona takim stwierdzeniem, ale powiedziała: Okej, okay, idę z tobą. Ale. Mm, ale co chciałem powiedzieć? Nie wiem, co jesteś. Aha, ale no jakby no, 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 nie możemy sobie też rezygnować, tak? Jeżeli wchodzimy w jakiś związek, wydaje mi się, nie powinniśmy rezygnować z tego, co lubimy, kochamy, czym się pasjonujemy i, i czasami to jest może bardzo czarno-białe, ale uważam, że to też jest fajne takim być asertywnym. No myślę, tak, wiadomo, myślę, że tak... to jest super fajne, tylko że nie wszystko też jest takie super proste, nie? Wiadomo, no tak. jak to się mówi. No dobra, a tak jeszcze powiedz mi, czy w ogóle jest warto podzielić na wypoczynek taki parami załóżmy e, bierny czy czynny, taki aktywny, czy taki wiecie leży i się smaży na leżaku, albo łaży po bieszczadach, czy po wysokich górach. E, czy w ogóle jest sens oceniania, który, która forma wypoczynku jest lepsza dla pary? Oczywiście, że nie, nie, ma, ma chyba, nie, nie ma sensu, bo każdy też ma inne potrzeby i każdego coś innego relaksuje, wiesz. Mnie może relaksować, nie wiem, po górach, a ciebie, nie wiem, jak cały czas zapierdalasz nie wiem, po Polsce w aucie, może zrelaksować leżenie na plaży w Turcji. I to też nie ma nic złego. Ważne jest, żeby, mo tak moim zdaniem, żeby efekt końcowy był taki, że przyjeżdżasz z sublopu i mówisz, kurde, wypocząłem, że jest no. spoko. często znaczy, ja słyszę o takiej zależności, nie wiem, czy słyszeliście, że to jest tak, że jeżeli, nie wiem, aktywnie jesteście przez cały rok, w pracy, na co dzień i tak dalej. To czasami warto się wanąć jak placek dwa tygodnie czy tydzień w hotelu, dostawać drinka z palemką pod nos i się smażyć. Ja uważam, że to jest bardzo potrzebne bardzo często wielu ludziom i nie ma w tym nic złego. Wiele razy jednak spędzałem wakacje, ale uważam, że trzeba chyba jakoś uważam, że ta różnorodność jest ważna. My akurat niby spędzamy aktywnie to życie sportowo, a jednak się dojebaliśmy troszkę w tych bieszczadach i dalej aktywnie było. Ale pewnie pojedziemy kiedyś pod Palemkę, nie? No, ja myślę, że tak, że pojedziemy pod Palemkę i to nie ma jak gdyby zupełnie nic złego w tym. Więc chyba nie ma co oceniać nikogo, kto y, jeździ na stop do Egiptu albo jeździ na stop w góry. To jest jak to cię rajsuje. No pewnie, względna. że tak. To no... jest Chociaż jednej rzeczy nie rozumiem. A propos wakacji, urlopów i tak dalej. Jak można jechać do Mielna? No to to też. <laughs> Czy z słowowa, ale... Mm, ale jak można jeździć przez 20 lat, znam takich, takie pary które jeżdżą 20 lat dokładnie w to samo miejsce, dokładnie w ten sam ośrodek i odwiedzają. dokładnie na tej samej porze tak. więc wszystko wygląda identycznie to wiecie co, to jest dla mnie dramat to Znaczy ja tego dramat. też nie kumam i dla mnie... sorry, jeżeli ktoś tak robi, ale to jest dla mnie dramat mimo, że byliśmy w Bieszczadach drugi raz, ale tak jak powiedziałem to było zupełnie inne miejsce inna i na pora roku zupełnie inny świat się tak, zrobił tak, 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 no nie byliśmy też w tym dokładnym miejscu Takim sam gdzieś indziej mieszkaliśmy, no do... tak. No ale no ja też tego trochę nie kumamy. No ale nic to. to. To każdy człowiek jest inny, to wszystko jest relatywne i tak dalej, prawda? Prawda. Eee... No dobra, słuchaj, pogadaliśmy no tak chyba trochę szybciutko i króciutko o tym, jak to jest w związkach, ale my jesteśmy cały czas pod wpływem naszego urlopu, więc mhm. chyba bardziej ci to była relacja trochę z tego. Polecilibyśmy Wam parę miejsc, ale chyba polecaliśmy je Wam w relacjach, więc mam nadzieję, że tam po smurku... się zgłosić, Proszę się zgłosić. Na pewno. Jesteśmy napi... chodzącym przewodnikiem. Odpiszemy, powiemy, gdzie zjeść, gdzie się napić, gdzie iść. A jest wiele genialnych miejsc. Rzucam ok. tylko hasło, hasło Sinewiry. Dobra, już przestań. Albo Halicz. Tak. Dobra. Ym... Pamiętasz coś na końcu zawsze? Wiem. Pytanie. Sekcja E, ale tak raz raz, bo jest już długi odcinek. Co jest najważniejszego w życiu? To zwykłe pytanie, tak? Ale no, a co masz zrobić na początku? Ej, no, co a tam? co jest najważniejsze w życiu dla ciebie? Dla ciebie, oh. Ja mówiłem że musimy szybko odpowiedzieć, a ty mi zadajesz takie trudne pytania. To szybko odpowiedz. E, najważniejsze w życiu jest łapać, uważam, każdą chwilę. Jak chmurkę? jak chmurkę, łapać te chmurki swoje i wiem, że to może zajedzie teraz banałem i jakimś Paolo Coelho, o to będzie polski Coelho, tak, Paweł Coelho, e, ale naprawdę słuchajcie, nawet jestem pod wpływem trochę e, tego, że odeszła kiedyś mi bliska osoba e, młoda ostatnio i to każda taka, taka, taka przedwczesna śmierć tylko przypomina nam o tym, że trzeba w życiu naprawdę po prostu rzucić wszystko i jechać w Bieszczady, jak, tego. jak myślicie o tym, jak czasami się nad tym zastanawiacie, a może kiedy rzuciła wszystko i pojechała w Bieszczady, pojechał. Ja tak myślam od kilku lat i zrobiliśmy to pierwszy raz w zeszłym roku, a zrobiliśmy to teraz, więc jak mnie pytasz, co jest najważniejsze w życiu, to jest po prostu z niego korzystać. W każdej chwili, bo jutro może nie być, mimo że to brzmi, ja nie lubię banalnych tekstów, ale tak jest naprawdę. Nie. A ty? No, nie wiem, mi się wydaje, że dla mnie ważne jest, żebym była zdrowa i żebym miała miłość, taką miłość ogólną, rodzinną i taką związkową i przyjacielską, bo wtedy wszystko nie co tam jebać. Wiadomo, że wszystko się ułoży, ale wtedy wiesz, że są dla mnie bardzo, bardzo ważne. Bardzo idealistycznie tak podeszłaś do tego. No, ale zadałeś mi pytanie i ci odpowiadam. No tak, tak, tak. No Okej, okay, okay, dobra, no, no to ja się zgadzam, tylko zawsze powtarzam przy zdrowiu, że na kursku też wszyscy byli zdrowi. Ale nie mieli szczęścia, więc ja uważam, że w życiu trzeba mieć dużo szczęścia. Ci młodsi pewnie nie wiedzą, co to jest kursk, ale no to se poczytajcie. No ale dobra, mądre to Anno. Wiem, bo jestem bardzo mądre. No to, mądrusku, dziękuję Ci za tą rozmowę. Dziękuję, bo super. Mam nadzieję, sam że, rozmawiać. że wytrwaliście z nami do końca tego odcinka. Daję, mam taką nadzieję. I do usłyszenia. Bajo. Pa.